Odlecimy. Tym razem rywalem Polaka będzie inny Polak, a jest nim Krystianer. Krystian Szczęsny, zawodnik, wiadomo, że cisnący jako czerwony proto. Z drugiej strony Geralt Mateusz Budziak na niebiesko. Mecenas na razie ma 7 wygranych z rzędu. Zobaczmy, czy zatrzyma go Krystianer tym razem. Na pewno jest taka szansa. Geralt w ogóle był trochę zaskoczony tym, jak dobrze zagrał Iba. Napisał mi to przed chwilą. Na razie dobrze to wygląda. Całkiem mocne te wszystkie początkowe manewry. Sesyjka z dwóch stalkerów. Patrzę z tego, co widzę, że... Tak, Geralt będzie znowu chciał stalkerami trochę przycisnąć. Skrzat szato, witamy. No na pewno Polak wygra, Polak przegra. W tym pojedynku zgadza się. Robo, jeżeli chodzi o Krystianera, on lubi to otwarcie w sumie robić, no, z Robo. Geralt kontynuuje technologię Twilight Council. No i tutaj bardzo ważny zwiad dla Krystianera, bo widzi, gdzie jest Oracle i podąża za nią, żeby oczywiście zatrzymać. Popatrzmy na straty, na razie są w zasadzie pomijalne. Można spróbować rozwalić tego pelona, o którego tam wstępnie walczył, jak widać Geralt teraz, tak, teraz go może dokończyć. O, jeszcze, o, to jest duże zagranie. Chociaż zobaczymy jeszcze, o, zła salwa Geralta, bo w asymilator leci druga. No i może trzecia próba, tak jest, się przekręci, ale na tym się ten mały raid skończy. Oracle nawet nie wlatywała. No bo faktycznie byłaby tutaj idealnie powstrzymana. No i w zasadzie to ekonomia... Powiedzmy, że się zrównała, z takim wskazaniem pewnie na Krystianera. Tak jest. A Blink trochę szybszy oczywiście będzie mieć Geralt, no ciężko, żeby było inaczej. Jak Krystianer gra trzecią bazę, a nie Twilight. No w sumie to mi się chyba trochę tak... z solidnego, zwłaszcza punktu widzenia, bardziej podoba taktyka Krystianera, nie? Też podoba mi się, że olał na razie robienie jednostek z Robo. Zaraz coś tam będzie budować, ale najpierw zrobił trochę więcej stalkerów i, i Oracle. Krystianer, widzę, że taktyczna salwa w asymilator własny. O wiele to nie zmieniło, ale ciekawie to wyglądało. Jakoś poszło. Presja, wiadomo, od przodu stalkerami, z tego wiele nie wyniknie. Bardziej mnie interesują na razie Oracle, które są dobrze pilnowane przez Krystianera. Oczywiście nie ma jeszcze Blinka, więc nie da się tak łatwo ich przechwycić.
Chyba po grze. Nie sądzę. Myślę, że jeszcze spokojnie tutaj wszystko się może wydarzyć. Nikt raczej nie ma jakiejś totalnie beznadziejnej pozycji, ale no jeżeli trzeba by wskazywać prowadzenie, no to raczej oczywiście Krystianera prowadzenie. Jak widzimy, on się decyduje najpierw na czwartą bazę. No na razie ma taką bardzo solidną defensywę. Nie do końca może zaatakować, tak myślę Krystianer, ale może robić takie rajdy, o właśnie jak widać, adeptkami. To jest zawsze taka fajna pozycja, w której się znajdujesz, bo z jednej strony dzięki Immortalom nic ci za bardzo nie grozi. Rywal trochę jest zmuszony, żeby może zadawać obrażenia tu czy tam. A przecież zawsze możesz jeszcze takie kontrataki robić. O, i tutaj no, naprawdę dużo teraz ugrał. No, przewaga Krystianera teraz już jest na pewno bardzo uwypuklona. No i urwał w zasadzie tyle probek, ile się dało, z tego co widzę. Aż 10. No i teraz to już można wstępnie mówić, że jest duże prowadzenie naprawdę Krystianera. To jest halucynacja, więc Oracle przeżyją. Geralt już widzę, że wraca do klasyki swojej, czyli wiadomo. I z Raptory grać musi, bo się udusi. Zaczyna się latanie po wrogich probach. Teraz odbija w prawo. O, dobre feedbacki. Krystian rzucił feedbacki i rura do przeciwnika, znając życie. Przez dłuższą chwilę wyrocznie, czyli ten Oracle nie mogą za bardzo nic zrobić. To lecimy. Co to za wynik? A, bo to jest King of the Hill. Geralt wygrał 7 meczów z rzędu i teraz chyba go Krystianer ma duże szanse zatrzymać. Zobaczymy. Będzie ciekawie. No na pewno siła uderzenia Krystianera będzie ogromna. Także jak widać, na Polaka trzeba po prostu nasłać innego Polaka. Ej, ale rozwalenie Disruptorów nie będzie wcale takie proste, bo przecież nie ma blinka opracowanego Krystianer, tylko ta szarża, nie? No, będzie ciekawie. Trzeba dobrze mikrować jako Krystianer. Geralt z kolei nie może za szybko używać Disruptorów. Teraz ciekawa chwila. Ach, jednak. No, ja zastanawiałem się, czy Krystianer podjął dobrą decyzję, że właśnie podszedł i chciał zniszczyć, jednak nie wyliczył tego idealnie. Ciekawe, czy jakby użył Force Fieldów trochę inaczej chwilę temu, to czy byłaby możliwość do rozwalenia Disruptora, leci kolejna kuleczka, bardziej wzloty znowu skierowana. Jeszcze kolejne Disruptory wychodzą z robo, tutaj jeden zatrzymany, kolejny unik, ale nie do końca udany, jeżeli chodzi o Krystianera, paru zlotów od góry. No, Geralt dzisiaj jest w miarę w gazie, ale jeszcze jeden Warpin, Oracle się cofają. Blinkuje się za własne budynki obronne Geralt, do super baterii jeszcze daleka droga. Ach, Oracle też pomagają, no nieźle nawet pomogły, ale tylko przez chwilę w czyszczeniu zelotów. Niestrudzony Krystianer chce atakować w dalszym ciągu, kolejny Immortal przybył z jego bazy, inny oberwał kulą. Okej, to było ciekawe. Jeszcze Blink Stalkerami go tutaj Geralt chciał pokarać. No i w sumie to pokarał, bo Warpizma nie ma, więc nie da się przyzywać jednostek, nie da się ratować takich namierzanych Immortali. No i ma trochę problemy Krystianer, ale pamiętajmy, że on ma czwartą bazę, a Geralt jej nie posiada. Plus 2 się zakończyło. Zaraz będzie też ze strony drugiej. No, to była intensywna batalia. Oracle się trochę podładowały. Jestem ciekaw, czy jest blinku Krystianera. Nie, nawet nad nim nie pracuje, więc naprawdę można robić fajne rajdy po probach z małą szansą na to, że nasza Oracle zostanie strącona z powietrza. Geralt tak przez chwilę jakby po wojaku, nie? No, zabrakło parę punktów energii, tak momentami chwiej, nie? Może stresik. No, ale poklikał 3 proby. Dla niego to zawsze coś. Krystianer znowu wychodzi na mapę. Trochę się śmieję, bo to mi przypomina takie właśnie zagrywki, takie byle nie zagrać Disruptorów, po prostu atakować musi, bo się udusi. No i Krystianer teraz zostanie, już chciałem powiedzieć, mocno wypunktowany, ale jednak nie. Dziwię się, że 2 kule odpalił Geralt, bo nie rzuca ich moim zdaniem zbyt dobrze, bo może trzeba by je rozstawić chyba bardziej, jak już lecą. I teraz w sumie to dużo kulek poszło i jest konfrontacja, wymusza batalię Krystianer. Pytanie, czy to mądry proceder? Walczy. No naprawdę ma ładne obrażenia, bo sporo zelotów, kolejne kule uderzają. Być może przeszacował właśnie użycie Disruptorów Geralt, że za dużo ich używał. Chociaż, czy za dużo ich używał? Super bateria też świetnie pomogła. No jednak chyba nie przeszacował. Ale no, ale jednak zobaczcie, ile potracił, nie? Jakby minimalnie oszczędniej operował kulami. No wątpię, żeby Krystianer mu zniszczył tyle Disruptorów. No ale jeszcze z innej strony patrząc, Krystianer ma naprawdę mało wojska. 50 limitu armii w tej chwili. Geralt 73 oczywiście.
Krystianer cały czas tam strecha, w zasadzie to już na 5 bazach. A, tutaj recall na Archona poleciał. Ciekawa pozycja obu zawodników. Na pewno Geralt musi też ekspować. Geralt jak się ustawił stalkerami na godzinie 12, jakby właśnie wiedział, że ten warpism leci, tylko że on akurat leci z drugiej strony. No proszę. Warpism rozwalony. Nawet w sumie dobrze zaczął tę obronę przed potencjalnym atakiem Krystianera. No, Krystianer dokłada Robo Facility, a zrobił Robo Bane'a swojego. No nie, czyli on bardziej pod Immortale. No, on lubi Immortale grać. Oracle zniszczona. Ciekawe, czy to szczęście w nieszczęściu jest, że te zeloty zamrożone, bo Geralt pewnie chciałby się ich już pozbyć, a przecież nie może, bo są zamrożone. No nie sposób się przebić, jak jest 8 disruptorów, tam 8, 9, czy nawet do 11, to czasami dochodzi. Trzeba coś zmienić raczej w taktyce Krystianera, ale jak wiemy, on nie lubi zmieniać się ze stylu zelotowego na jakiś inny. Ma aktualnie 12 warp gate'ów. Ciekawe to podwójne używanie disruptorów cały czas przez Geralta. Bo są momenty, że na pewno bym to trochę inaczej widział. Chyba że zobaczyłby taką nagłą szarżę, taki dojazd przeciwnika, to wtedy trzeba szybko użyć drugiej, a może i trzeciej kuli. Złapany Immortal. No i znowu te dwie kule, nie? Takie... Nie wiadomo do końca, czy powinny pójść, czy nie powinny. Tak trochę przedwcześnie, rozumiem, jakby Krystianer szarżował. No i jest przejście. 4 Robo Facility, za chwilę będzie mieć Krystianer, więc chyba podejmie rękawice grania Disruptorów, chyba. Widzi, że ciężko jest grać inaczej. Blink to Dark Entarów grany przez Geralta. Geralt chyba gra zgodnie z założeniem, po prostu nie muszę wychodzić z bazy. Gdyby tak Krystianer przestał robić zeloty i zrobił jakieś poważne jednostki. No można, tylko po co? Znak firmowy Geralta, strzały z dubeltówki. Coś w tym jest. Ooo, ciekawa interakcja. Teraz kule też lecą. Ej, to jest kurczę mega ciekawa interakcja. Jeszcze kule w Immortale nie szczędzi, jak widać, swoich sił, swoich wystrzałów. Geralt, no i czyżby? To się udało. A, jeszcze dareczki. Możesz ty... Jakie to dziwne jest, że to działa, nie? No na otwartej przestrzeni go złapał Krystianer i kurczę, chyba porobił, ale... Dark Templary, synu. Niesamowite. Ej, wow. Kto na tym lepiej wyszedł? Mam wrażenie, że jednak Krystianer, nie? Bo przecież on zamienił naprawdę wątpliwe jednostki, jakimi są zeloty. Immortale też, szczerze mówiąc, nie są jakieś fenomenalne. Ale no, jak złapał, to złapał. Niesamowite, że to w zasadzie zadziałało. Taki dziwny styl gry, nie? Po prostu Geralt się nie mógł dać złapać, a się dał złapać. No i teraz ten przychód większy u Krystianera zaczyna mieć znaczenie. Ciekawa sprawa.
Ładnie, naprawdę ładnie. 7 probek oczywiście przy okazji zniszczonych. Geralt ma mniejsze zaopatrzenie, Geralt w ogóle też robi kariery. Nieważniejsze, żeby miał disruptory, bo szczerze mówiąc to tylko one mogą pomóc i musi oszczędnie zarządzać kulami, nie? To będzie dla niego chyba najtrudniejsze. Tutaj jeszcze jakaś kontra. Uff, nie wiem czy powinien wyjść tak daleko, zaryzykował, trochę uderzył. Ajajaj, oj tutaj disruptor jest też. 3 zloty trafione. No musi bardzo dobrze operować disruptorami Geralt, nie może ich stracić za łatwo. Jedno złapanie, jeden błąd i jest po wszystkim. No kurczę, poważne straty ekonomiczne Christianera. Zenoth Immortal Archon i nawet to działa. Oj, będzie się wbijać. Ja już widzę te zakusy. Geralt zapewne też widzi i się spodziewa. Czemu dwie kule? Nigdy nie zrozumiem. Tyle samo by zrobiła jedna. U! A i podniesienie Warpism. No i tutaj na pewno jest potencjał, jeżeli chodzi o jednostki Christianera. Natychmiast odpalona super bateria. Lecą kule. Kariery przybywają. Nie za dużo jednostek, które może atakować cele powietrzne, jeżeli chodzi o Christianera, ale rzuca się na kulki, rzuca się na Geralta. Geralt też swoje zloty, czyli mięso armatnie w sumie przyzywa. Oracle na ten problem rzucone. No i chyba jednak Geralt. By się spodziewał, że po takim przechwyceniu, jakie było na środku, jednak on zwycięży. 7,5 tysiąca różnicy w stratach. No jednak dzisiaj mecenas. Rozgląda się, jak może tutaj jeszcze zaszkodzić ekonomii przeciwnika. Geralt oczywiście, pamiętajmy, cały czas wątpliwą ma ekonomię. Taką nie za silną. Babka zamroziła dwie proby. Umęczy tego zlotem. I na tym się zakończy. Nigdy Christianer... Mam wrażenie, że nie zbudował stalkerów. A nie, dobra, miał kiedyś 10 stalkerów, ale tak nie za dużo. Nie za wiele. Limit armii faworyzuje niebieskiego Protossa w tej chwili, ale no tak długo jak Christianer jest w grze, powiększa swoje siły, nadal ma szansę. Zwróćcie uwagę, że są w końcu disruptory w posiadaniu czerwonego zawodnika, więc jeszcze wszystko, póki kule w grze, to wszystko się może jeszcze wydarzyć. Może tak właśnie znienacka Geralt zobaczy jakieś kulki lecące w jego kierunku i się pomyli. Element zaskoczenia też często w StarCraftie bywa całkiem dużą sprawą. Ale chyba obserwer zobaczy, że są disruptory, no, tak myślę, dokładnie tak. No zaraz to nie sposób nie zauważyć, że są disruptory. No, śmieszne, że ten Stasis Ward akurat jakimś cudem przeżył. O, Geralt podchodzi, tak jakby go chciał złapać. Chyba jakiś Dark Hunter też był. O, nie skręcił kulami Geralt. Ale to od prawej! No, dwa disruptory zniszczone, ładny cios Christianera. I Christianer ma większy limit, no. I też taką kompozycję, że zdecydowanie do wbijania się. Ale kula! I leci kolejna. Ach, jakie te uniki, jakie takie dziwne to aż jest. Że więcej disruptory nie robią w tej sytuacji. Bardzo dużo zelotów wysłanych w okolice godziny 12, ale myślę, że parę Dark Templarów plus kanony plus baterie, zwłaszcza super bateria, będą w stanie to obronić. Lawiruje Geralt. U, tutaj Christianer z kolei mógł skręcić się disruptorem. Ej, ale disruptor za disruptora. Ciekawa wymiana. Zeloty próbują to jakoś oflankować. Mothership oraz Time Warp, pamiętajmy, jest w posiadaniu Geralta.
Ciekawe, czy dołożę więcej karierów, nie? Na pewno potrzebuję więcej disruptorów, to w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. Ach, te polskie PvP najlepsze z możliwych. Ekstraty, 5, no powiedzmy 6 tysięcy różnicy w tej chwili na niekorzyść Krystianera, ale cały czas on ma więcej ekspansji, więcej zbieram. Także może sobie na trochę większe straty pozwolić. Leci recall, to są jednostki, które tutaj się znajdowały, więc odsłonił się chyba na dole i Geralt to wyczuwa prawidłowo. Za dużo protosa na godzinie drugiej, za mało tutaj. W okolicach godziny 7 można po prostu rozwalić Nexus i sporo probek. Krystianer też nie zamierza czekać, tylko atakuje. No jestem bardzo ciekaw, jak dużo tutaj ugra swoją drogą Tempesty. Krystianer też dokłada swoje Stargate i Fleet Beacon. Ciekaw jestem, czy on też na Tempesty postawi. Dużo zalotów cały czas w kompozycji Krystianera. Musi uważać na to Geralt i to bardzo, bo jedna szarża takich zalotów i może się wszystko tutaj fatalnie dla niego skończyć. A i dareczki! O, jeszcze tutaj weszły, no. Tutaj też można by jednego wysłać, albo nawet parę zalotów. Osłabia teraz bardzo mocno ekonomię przeciwnika Geralt. Takie niby nic, nie? Ale tam ekspansja, tu dareczki. I nagle Krystianer musi dużo uwagi oraz pieniędzy zainwestować w wydobycie znowu. Tempest zniszczony. Dawaj, śmiało. Tutaj jak się nadział. Krystianer ma potężny limit, tylko że pamiętajcie, cały czas dużą część tego limitu stanowią zloty, bo 60, tam 58 punktów zaopatrzenia to są zloty. Ale jak dobrze wiadą w Stalkery, w Disruptory, to też to mogą zjeść. Ujojojojoj, a mu nadepnął na odcisk Geralt. Podszedł odważnie, licząc na to, że rywal nie patrzy i faktycznie nie patrzył. Zloty kontratakują, no ale właśnie, dareczki i co zrobisz? Niewiele możesz zrobić. Zresztą tam 1-2 Dark Templary to można teoretycznie olać, ale... Ale to też boli, no bo tracisz surowce, a nie masz za bardzo wydobycia teraz z punktu widzenia Krystianera. O, kariera chyba zniszczy, tak jest. Teraz z kolei sporo disruptorów użytych przez czerwonego. O, board game Benek, bardzo dziękuję. Witamy, dzięki. Ja spokojnie, to 7-0 to jest tak naprawdę w całym turnieju, bo to jest King of the Hill, wygrany zostaje gra na kolejnego przeciwnika. Oni grają tak jakby pierwszą mapę Geralt z Krystianerem, nie? Spokojnie. Jest tak, że zagrali 7 map i każdy wygrał Geralt. Geralt wygrał też na innych gracz, tak w zasadzie nie wiadomo, jak ten wynik wpisywać. Jest ich pierwsza, jedyna mapa, jaką dzisiaj zagrają, z tego co wiem. Ale pozostałe 7 meczów z rzędu wygrał Geralt, więc jest w całkiem ładnym rozpędzie. Recall. No dobra, obroni się tutaj Geralt, ale nie wiem, czy nie odsłonił bazę na 12. Chociaż tak naprawdę to w tej bazie nie ma tak dużo ważnych rzeczy do zniszczenia z punktu widzenia Krystianera, więc nawet byłby może z tego gajek, jak się czaili z raptorami na rotację Krystianera, mam wrażenie. No, sprytnie. A, jeszcze te zloty chcę połapać. No, coś tam złapał, coś tam stracił. Nawet nie wiem, czy to nie było minimalnie lepsze dla Protosa po prawej stronie. Znowu kulka trochę obiła, no i właśnie dla Geralta to wszystko takie komfortowe. On z chęcią przedłuży, z chęcią rozciągnie rozgrywkę i jeszcze znowu Dark Templarami idzie męczyć Krystianera. No, Krystianer nie ma tutaj kanonów, bo nie ma wydobycia za bardzo, nie ma odłożonych surowców i tak dalej, więc to jest taka chwila, w której bardzo ciężko jest utrzymać bazę i jednocześnie jeszcze mieć jakąś prezencję na mapie. No nie ma wydobycia za bardzo Krystianer, tak, nie ma jak się dozbroić.
Geralt podchodzi. Ciekawie, znowu podwie kule używa Geralt. O! Tak jest, teraz Disruptor trafiony. Uła, i znowu trafiony. No, męcząca rozgrywka. W sumie dla obu zawodników, no ale koniec końców Geralt z tego co widzę wygrywa i to tak już bardzo, bardzo mocno. Limit mówi sam za siebie. Tymi kulkami go cały czas jest w stanie obijać Mateusz. IGG! Poddaje się Krystianer, już nawet nie chce patrzeć na batalię, bo wiadomo, że nie da się z takiej dysproporcji wyjść. GG! Polskie PvP za nami, wygrał Polak. Osiem do zera na razie Geralt.